Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kuba i zapraszam Was na ostatni odcinek Podróży do Wiednia, w której poznawaliśmy wszystkie propozycje na tegoroczną Eurowizję. I dziś skupimy się na Bałkanach. Zapraszam serdecznie. Kraje bałkańskie, jest to temat rzeka. Kraje bałkańskie w ogóle tutaj dodałem do nich jeszcze Rumunię i Mołdawię, bo one tak w tych Bałkanach trochę są, trochę nie są. Natomiast kraje te są bardzo, bardzo różnorodne. Część krajów jest to spuścizna po starej Jugosławii, której na Eurowizji szło całkiem nieźle i nawet udało jej się raz wygrać w roku 89. Ale teraz tym krajom nie idzie najlepiej. Kiedy weszły nowe zasady od roku 99, bardzo w górę poszybowała Grecja, której podczas starych zasad nie szło w ogóle. Wygrała nawet jeden konkurs, zajmowała tam trzecie miejsca, miejsca w top 10 bardzo często. Natomiast poza tym idzie tak średnio. Ta Eurowizja w 2013 roku na przykład była pierwszą Eurowizją, w której w finale nie było żadnego kraju z krajów byłej Jugosławii. Tak mierne piosenki były wysyłane. Teraz ten poziom trochę idzie w górę, jednak nadal brakuje mu daleko do tego skoku, który obserwujemy w Europie Zachodniej, czy też nawet Europie Wschodniej. To południe jakoś w tym roku jeszcze mimo wszystko odstaje. W każdym razie jeszcze w ramach informacji, zanim przejdziemy do piosenek, na koniec tego odcinka zobaczycie moje top 10 tegoroczne z podziałem na eurowizyjne punkty, a także w tym tygodniu zapraszam Was jeszcze w piątek na podsumowanie półfinałów i w niedzielę na podsumowanie finału Eurowizji. Śledźcie w tym roku Eurowizję. Pierwszy półfinał już dzisiaj o 20, w czwartek o 20 kolejny, a w sobotę o 20 wielki finał, tak więc zapraszam serdecznie. I pierwszym krajem, który wziąłem z Bałkanów, jest Grecja. Grecja, która bierze udział z tych krajów w konkursie najdłużej. Grecja zadebiutowała w roku 74 i greckie piosenki często były takie greckie. Wiadomo, tam buzuki w tle, ten ich język taki specyficzny. Ogólnie to kiedy śpiewali po grecku za bardzo im nie szło. Moją ulubioną piosenką grecką jest piosenka z roku 91, nazywa się Anixi. I jest bardzo fajna, natomiast Grecja wygrała konkurs w roku 2005 piosenką My Number One od Heleny Paparizou. To się chyba tak czyta to nazwisko. I w początek do roku 2005 szło im całkiem nieźle. Zajmowali trzecie miejsca, miejsca w top 5 często. I te wyniki były naprawdę, naprawdę satysfakcjonujące. Grecy wstrzelili się, wtedy była moda na takie dynamiczne piosenki. Teraz obecnie im nie idzie. W poprzednich latach również zaczęli wysyłać chwytliwe numery i szło im całkiem nieźle. Chyba szóste miejsce zajęli na Eurowizji w 2013 roku. W tym roku trochę gorzej. Natomiast w tym roku telewizja grecka postanowiła postawić na balladę i wysłała na Eurowizję piosenkarkę, nazywa się Maria Elena Kyriakou, z piosenką One Last Breath. I nie urzekła mnie kompletnie ta ballada. Pod koniec ona niby trochę przyspiesza, trochę dynamiczniejsza, ale taka... Nie udało się. Telewizja Nerit, która powstała na gruzach poprzedniej greckiej telewizji państwowej HRT, strasznie próbuje coś tam na tej Eurowizji osiągnąć i bardzo popada w skrajności. W tamtym roku wysłali piosenkę bardzo taneczną, wręcz dyskotekową, w tym roku balladę. Ani jedna, ani druga piosenka nie odniosła za dużego sukcesu i nadal nie odniesie. Tak przynajmniej uważam. Grecja zrobiła bardzo dobrą Eurowizję, kiedy organizowali ją u siebie. Scena w kształcie Akropolu, który był nie dość, że zbudowany z ekranów LED-owych, to jeszcze poruszały się te takie poszczególne bloki. Jego wyglądało to fenomenalnie. Jedna ze skromniejszych scen, ale naprawdę bardzo fajnie zrobiona. I piosenki wtedy również były w miarę przyzwoite, jak na tamtym poziom eurowizyjny. I ta Eurowizja wprowadziła festiwal w nowy poziom jakościowy wizualnie i uważam, że pod tym względem Grecy się zasłużyli. Oczywiście teraz Eurowizji nie wygrają i mam wrażenie, że ta piosenka nie wejdzie z półfinału, ale mam nadzieję, że powrócą te czasy, kiedy Grecja trząsła tą Eurowizją i
złapią ten rytm. Na razie się pogubili i mam nadzieję, że odnajdą z powrotem chociażby te wyniki na szóste miejsce w roku 2013. Kolejnym krajem z Bałkanów jest Albania. Albania, o której generalnie sukcesach eurowizyjnych ciężko cokolwiek mówić. Albania, która do półfinału z półfinałów potrafiła wychodzić całkiem prosto, zajmowała chyba tam szóste czy ósme miejsce, dokładnie nie pamiętam, w finale. W każdym razie w tym roku Albania wysłała petardę. Albania organizuje co roku festiwal IKENGES, to jest taka ich, taki, takie ich opole, można powiedzieć, które jest organizowane już ponad 50 lat i na którym wybiera się od kilku lat reprezentanta na Eurowizję. I festiwal ten, równolegle do Sanremo, jest prowadzony z orkiestrą na żywo. Ogólnie Włosi bardzo dużo, Albańczycy bardzo dużo inspiracji właśnie czerpią z włoskich wzorców, między innymi Sanremo. I w tym roku piosenka, która w oryginale nazywała się Nejete i mnie nie urzekła, w wersji anglojęzycznej brzmi naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. Piosenkarka nazywa się Elida Dani, a piosenka w wersji angielskiej nazywa się I am Alive. I choć piosenka ginie u mnie w gąszczu piosenek dobrych, jest naprawdę, naprawdę rozpoznawalna, wpada w ucho i wyróżnia się trochę z pozostałej stawki. Bardzo wiele krajów typuje ją do zwycięstwa. Ja osobiście uważam, że też zgarnie punkty. W moim prywatnym rankingu również dostała trochę punktów i uważam, że Albania trafiła bardzo dobrze. Myślę, że tego typu piosenki będą się na Eurowizji pojawiać częściej. Piosenki o nieszablonowej budowie, co jest przy 3-minutowej piosence wcale nie takie oczywiste. Piosenki, które w jakiś tam sposób się wyróżniają i piosenki, które mimo wykonania w innej wersji językowej potrafią zaskoczyć na nowo w innej odsłonie. To chyba najbardziej mnie zaskoczyło, że piosenka w języku albańskim kompletnie mnie nie podeszła, tak w jednym uchem wpłynęła, drugim wypłynęła. Natomiast piosenka w języku angielskim sprawia, że odpłynąłem razem z nią. Mam nadzieję, że Albania zajmie w tym roku wysokie miejsce, bo w pełni na to zasługuje. A kto wie, może za rok spotkamy się w Tiranie. Kolejna propozycja jest to propozycja serbska. O Serbii trochę wam wspominałem, kiedy rozmawialiśmy o Polsce. Serbia, według mnie, jest eurowizyjnym spadkobiercą Jugosławii, więc można by powiedzieć, że Jugosławia zadebiutowała w roku 1961, wygrała konkurs w 1989 i zorganizowała konkurs w 1990 roku i po drodze miała całkiem niezłe piosenki. Później jednak po rozpadzie Jugosławii Serbia dopiero wzięła udział w roku 2004 jako Serbia i Czarnogóra i zajęła tam na start drugie miejsce. Natomiast jako sama Serbia wzięła udział w konkursie w 2007 roku jako pierwsza i wygrała ten konkurs piosenką w języku serbskim, Molitwa, śpiewaną przez, Boże, teraz już nie pamiętam wykonawczyni. Nieważne to jest w każdym razie. I jest to do tej pory jedyny po roku 99 zwycięstwo w języku narodowym. Co jest lekko smutne, ale z drugiej strony może ci tą passę uda przełamać. Mam nadzieję, że tak będzie. W każdym razie, Serbia ma skoki różnego typu, jednak jest to kraj, który na Eurowizji chyba najczęściej miał najlepsze wyniki. Nie wiem skąd to wynika, czy to z sympatii do bloku wschodniego, z którym również sowicie wymieniają się punktami, czy z racji tego, że jest to największy kraj byłej Jugosławii, tych punktów zgarnia najwięcej, bo tam mniejszości w tych krajach pozostałych są, to jest bardzo wymieszane. W tym roku Serbia postawiła na piosenkę Bojany Stamenow Beauty Never Lies. I tytuł jest dla mnie, patrząc na wykonawczynię, tak wielkim paradoksem. Ja wiem, że ludzi nie ocenia się po wyglądzie, ale wygląd ludzi można oceniać i kiedy zobaczyłem komentarz po wylosowaniu tej pani, jak ktoś ocenił to, że pojedzie na Eurowizję komentarzem, no to grubo, to po prostu skisłem. Piosenka
te techno wstawki na koniec strasznie mnie zniechęcają i uważam, że w serbskiej wersji językowej ta piosenka brzmiała lepiej, jakoś miałem do niej większe przekonanie, a w tej wersji angielskiej to jest takie nijakie, takie bardzo rumuńskie, o czym opowiem wam, kiedy będziemy przy Rumunii. Nie wróżę tej piosence za dobrze. Serbowie dali radę z Eurowizją i mam wrażenie, że momentami mają ochotę, żeby ściągnąć ją po raz drugi. Na pewno nie w tym roku. Mam nadzieję, że ta piosenka dostanie na tyle mało punktów, żeby z półfinału nie wyjść. Uważam, że jest dużo, dużo więcej lepszych propozycji, które na punkty kosztem Serbii zasługują. I niestety tą piosenkę przy całej sympatii do krajów byłej Jugosławii skreślam. Kolejnym krajem jest Macedonia. Macedonia, która zadebiutowała na Eurowizji w roku 98 i od tej pory idzie jej tak średnio na jeża. Ciężko mi wyczuć. Tamtegoroczna propozycja macedońska spotkała się z moją wybitną dezaprobatą i kompletnie mi nie podeszła. W tym roku, o dziwo, Macedonia pozytywnie mnie zaskoczyła. Piosenka, której dość długo unikałem, może nie tyle ze względu na brak ciekawości, co na jakieś przeświadczenie o tym, że te piosenki były zazwyczaj mierne i nie ciągnęło mnie do nich. A z drugiej strony najprawdopodobniej ze względu na to, że ten region eurowizyjny jakoś bardzo mało mnie pociąga. W każdym razie, w tym roku Macedonię reprezentuje Daniel Kajmakowski z piosenką Autumn Leaves. Baby, this is all we ever used to know. But I can see your colors change to red and I jest to bardzo, bardzo ładna ballada, która myślę przejdzie z półfinału i może jakieś tam punkty zgarnąć. Mnie osobiście piosenka bardzo się podoba. Ma bardzo ładny teledysk, który też ją wyróżnia. Wiem, że na Eurowizji nie jest to brane pod uwagę, ale przy pierwszym kontakcie z piosenką jest to dość istotne, zwłaszcza jeżeli jest to kontakt przed Eurowizją. Uważam, że w tym roku Macedonia całkiem ładnie wybrała i uważam, że jest to całkiem dobry wynik. Wynik jakiegoś tam macedońskich preselekcji. Mam nadzieję, tak jak już wam wspominałem, że ta piosenka z półfinału wyjdzie. Ja osobiście jej kibicuję i mam nadzieję, że pójdzie jej w porządku. Macedonia musi, inaczej, może nie tyle nawet musi, co powinna złapać ten wiatr w żagle po tej Eurowizji i wypuszczać tego typu propozycje. Już wam wspominałem, że zależy mi na tym, żeby poziom muzyczny Eurowizji był jak najwyższy, bo na dobrą sprawę jest to konkurs piosenki. I fajnie by było, żeby to o tym świadczyło. I liczę, że to będzie właśnie ta droga, która dla Macedonii będzie najkorzystniejsza. I mam nadzieję, że popis, który da Daniel, da radę. Ogólnie Jugosławia miała szczęście do Danielów. Daniel po wielu latach przerwy w 83 roku, reprezentując Jugosławię, po wielu latach słabych wyników wprowadził Jugosławię w złote lata na Eurowizji. Mam nadzieję, że przez taką analogię Daniel Macedoński wprowadzi Macedonię właśnie w swój eurowizyjny złoty okres. Kolejnym krajem bałkańskim, o którym powiemy, jest Czarnogóra. Czarnogóra, która wysyłała tak rozmaite nie filmiki, tylko piosenki, że ciężko naprawdę cokolwiek o tych piosenkach powiedzieć. Ich dobrym wynikiem jest awans do finału, który na przykład odbył się w tamtym roku. Piosenka Mój Świat mi się również bardzo podobała i w moim osobistym zestawieniu była wysoko, tym bardziej, że na nią wysłałem nawet SMS-a w finale. Dostała od Polski chyba 3 punkty, 4, już nawet dokładnie nie pamiętam. W każdym razie dostała nawet tam jakieś 12 i całkiem ładnie jej poszło. I Czarnogóra postanowiła w tym roku pójść za ciosem i wysłać podobną piosenkę. Piosenka nazywa się Adio i wykonuje ją Knez. Za planina, już te ne dam wodama, stubina, a ty każesz pustime, żywimi. Jest to bardzo ładna ballada w bardzo ładnym języku, jakim jest język serbsko-czarnogórski, chyba dokładnie tak on się tam nazywa. Jest to jakiś tam odłam południowosłowiańskiego języka, wszystkie bardzo podobne do serbskiego są. Osobiście ja bardzo lubię tego typu języki, są takie ładne do śpiewania i piosenka również bardzo mi podeszła. Mam nadzieję, że z
półfinału wyjdzie i utrzyma wynik przynajmniej taki sam jak w tamtym roku piosenka Mój Świat zajęła. Jestem bardzo ciekaw aranżacji scenicznej, ponieważ tamtegoroczny balet na rolkach, na wrotkach bardzo był fajnym pomysłem i bardzo ładnie ten występ wzmacniał. Jak będzie w tym roku? Nie wiem, scena jest dużo skromniejsza, więc myślę, że ten występ też jakiś tam mega pompatyczny nie będzie. W każdym razie Czarnogóra po raz kolejny pokazała, że jest moim faworytem, jeżeli chodzi o kraje byłej Jugosławii. Stawiam ją ex aequo na pierwszym miejscu ze Słowenią, mimo tego, że te dwie piosenki są naprawdę skrajnie różne. Słowenia jest w ogóle dużo bardziej europejskim krajem niż południe Jugosławii, więc myślę, że to też jest ciężko cokolwiek porównywać. W każdym razie to jest moja topka, jeżeli chodzi o byłą Jugosławię, właśnie Słowenię i Czarnogórę na pierwszym miejscu. I życzę tej piosence naprawdę, naprawdę jak najlepiej. I kolejnym, przedostatnim już krajem, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest Rumunia. Rumunia, która zadebiutowała razem z Polską w roku 1994 i w sumie nie ma równie dobrze żadnych spektakularnych sukcesów, którymi można by się podzielić. Tutaj warto powiedzieć, że Rumunia wypracowała taki specyficzny styl na Eurowizję, takie rumuńskie disco trochę, które strasznie jest chwytliwe i bardzo często wchodzi do finału. Przykładem jest piosenka z tamtego roku, ona się bodajże Miracle nazywała, czy coś takiego. Takie dla mnie to trochę tandetne i kiczowate, a mimo wszystko Rumunia na tym się wybiła. I co jest śmieszne, to jest chyba muzyka, która w tamtym regionie jest dość popularna, ponieważ widać tutaj aluzje i w piosence serbskiej, i w piosence mołdawskiej, o której powiemy sobie za trochę. W tym roku Rumunia postawiła na piosenkę dwujęzyczną, wykonywaną w języku rumuńskim i w języku angielskim. Ucieszyłem się z tego wyboru o tyle, że nie znałem nawet tak na osuch języka rumuńskiego, ponieważ wszystkie propozycje rumuńskie, których słuchałem wcześniej, a były w ich języku, były takie. No, nie szło nic zrozumieć w ogóle. Nawet nie byłem w stanie powiedzieć, gdzie się kończy dane słowo. I jakoś nie potrafiłem tego języka dostrzec. Teraz w ładnym rumuńskim jest to zaśpiewane. Tak mi się przynajmniej wydaje, że w ładnym, tak jak wam powiedziałem, nie znam tego języka. W każdym razie wykonawcą jest Voltaj, a piosenka nazywa się De La Capat All Over Again. Jest to taka ballada z przesłaniem, niczego mi nie urwała, chociaż teledysk opowiada fajną historię i jest jak najbardziej w porządku. Cóż, myślę, że w tym roku debiut, znaczy się nie debiut, tylko przejście Rumunii do finału stoi pod znakiem zapytania. Nie jest to piosenka, która wpada w pamięć, przez to, że jest w ogóle miks językowy już w ogóle. Wykonawca dość specyficzny i nie jestem przekonany na prawdę do tej propozycji. O ile dzikie dęsy w wykonaniu Rumunii chociażby z tamtego roku jakoś mi podchodzą, tak ta propozycja niestety mnie nie kupiła i obawiam się, że pożegna się wykonawca rumuński z Eurowizją przy swoim pierwszym występie na wiedeńskiej scenie. I ostatnim krajem, który omówimy w podróży do Wiednia, jest Mołdawia. Mołdawia to jest kraj, w zasadzie chyba nawet stan umysłu, który ciężko mi ogarnąć i kraj, z którym, kiedy prześledziłem jego eurowizyjną historię, nie spotkałem się z piosenką, która osobiście mi by się spodobała. Jest to kraj chyba, który ma jedną z mniej barwnych historii eurowizyjnych. Taki trochę król półfinałów, podobnie jak Polska, albo Czechy, albo inne tego typu kraje. I mam wrażenie, że w tym roku będzie to podobna tendencja. W tym roku Mołdawię reprezentuje Eduard Roman Juta z piosenką I Want Your Love. I część osób utożsamia to z takimi latami 90., taką z pogranicza popu, rocka, piosenką.
To była jedyna eurowizyjna piosenka, w którą się przemęczyłem, żeby przesłuchać. Nawet propozycja finlandzka, czyli ta Aina Munpita, z jakoś tam mi zleciała, a nad tą piosenką naprawdę się męczyłem. Dla mnie dno, dno i 5 metrów mułu, ale tak jak wam powiedziałem, w Eurowizji piękne jest to, że każdy praktycznie ma inny gust i nie ma chyba dwóch takich samych głosowań poszczególnych widzów eurowizyjnych. Ja osobiście mam nadzieję, że ta piosenka zajmie jedne z ostatnich miejsc w półfinale i może niech tak zostanie. Widać tutaj silne nawiązanie do tych tendencji takiego rumuńskiego disco, które nie do końca w wykonaniu innego kraju niż Rumunia zajmuje miejsce. To jest takie trochę śmieszne, to trochę tak jakby się Niemcy za disco polo zaczęły brać. Według mnie trochę to nie ma miejsca. No, liczę na to, że Mołdawia jakiś tam sposób znajdzie. Jest to jeden z tych krajów, który nie poznał tej starej Eurowizji, w sensie nie ma takich bardzo bogatych korzeni, nie ma za bardzo do jakich piosenek się odwoływać i dopiero szuka swojej drogi na konkursie. I mam nadzieję, że tą drogę odnajdzie dość prędko, żeby nas, widzów i siebie nie demotywować kiepskimi występami. I w ten oto sposób przebrnęliśmy przez 5 tygodni przez wszystkie 40 eurowizyjnych piosenek. Nie ukrywam, że było mi dość ciężko wybrać swoje top 10, ale zebrałem się, pomyślałem, przesłuchałem część piosenek jeszcze raz i wytypowałem piosenki, które według mnie w moim osobistym zestawieniu dostają punkty. Myślę, że przy pierwszej topce zatrzymamy się trochę, natomiast zaczniemy takim trochę eurowizyjnym slangiem lecieć od dołu. I tak, mój jeden punkt wędruje do Macedonii. Dwa punkty moje dostaje Słowenia, trzy punkty dostaje Białoruś, cztery Albania, pięć dostaje Szwecja, sześć punktów dostaje Belgia, siedem punktów dostaje Rosja i przechodzimy do top 3. Moje 8 punktów wędruje do Estonii, piosenki, która mi cały czas po głowie chodzi i wyjść z niej nie może. Piosenki, która jest bardzo dobrze typowana zarówno przez fanów, jak i przez bookmacherów, która również w głosowaniu OGE zajęła trzecie miejsce i która według mnie może nawet doprowadzić do tego, że Estonia zawalczy o pierwsze miejsce, kto wie. Według mnie bardzo dobra propozycja. I teraz uwaga, niespodzianka. Drugie miejsce i 10 punktów to Norwegia. Tak jest, Norwegia spadła mi z fotela lidera i pewnie wiele z Was się zastanawia. Propozycja, która bardzo mnie urzekła, jednak jest propozycja, która zmiotła mnie w fotel jeszcze bardziej i moje 12 punktów wędruje do Hiszpanii. Hiszpanii i piosenki Amanecer, która zmiotła mnie po prostu w wersji symfonicznej. Ja mam słabość do orkiestry plus język narodowy plus słowo Eurowizja. Mnie te połączenia miażdżą i w tym roku ta wersja po prostu zniszczyła mnie kompletnie. Piosenka, która znalazła się na stałe na mojej playliście w telefonie. Piosenka, która rozwala mnie, którą sobie nucę, no jak widzicie na pewno nie przy goleniu. W każdym razie piosenka, która jakoś nie potrafi mi wyjść z głowy i która w tej wersji po prostu kompletnie mnie rozwaliła. Hiszpania, która bardzo w tym roku podeszła, mimo swojego typowego dla krajów śródziemnomorskich spontaniczności, podeszła do Eurowizji bardzo profesjonalnie i mam wrażenie, że chcę ją sprowadzić do siebie. I ja jej w tym pomogę i ja naprawdę będę na tą Hiszpanię głosował. Edurne ma mój głos, a piosenka naprawdę mnie rozwaliła i mam nadzieję, że na tej Eurowizji konkurencję po prostu wymiecie. I w tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do oglądania kolejnych dwóch półfinałów, a my w kolejnym odcinku eurowizyjnym widzimy się już w piątek, gdzie podsumujemy zmagania w obu półfinałach. Trzymajcie się, no i cześć!